Wspominając o tym kalkulatorze obiektowym, to wymyśliłem sobie tak, że równanie, czyli znak równości, ma dwie strony, lewą i prawą. Każda ze stron ma licznik i mianownik, a tak naprawdę to ma czynniki, ale powiedzmy, że czynnikiem może być licznik przez mianownik. Natomiast każdy z tych pozycji, albo licznik, albo mianownik, ma swoje piętra. Piętra, bo ułamek może być piętrowy. W tym momencie, jeżeli ma piętra, to piętra również mogą być albo dodatnie, albo ujemne. Ponieważ każda pozycja po prawej stronie, albo po lewej stronie równania ma albo znaki minus, albo plus. To jest pierwsze, a również na górze, w mianowniku lub w liczniku, w mianowniku mogą być plus, piętro plus, a w liczniku piętro plus, w mianowniku piętro minus. Tak. W liczniku piętro dodatnie, czyli powiedzmy sama pozycja licznika to macie parter, a sama pozycja mianownika to będzie piwnica. I piwnica oczywiście może mieć poziomy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, minus. Pierwszy minus, drugi minus, trzeci minus, czwarty. Oraz parter, może nad parterem być piętro. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Z tym, że wtedy jest parter ma pozycję 0. Parter pozycję 0, czyli ground. Czyli po prostu poziom gruntu. I tu jest wyjście na pozycji zerowej. Nie na pozycji zerowej, tylko na poziomie 0. Na poziomie 0 licznika. Licznik i mianownik. I tak sobie ponumerowałem te wszystkie miejsca. I potem będę się zastanawiał, co jest z tym ułamkiem i z tymi operacjami na ułamku, ponieważ to, że jest 1 przez 100, i to, że ta pozycja 1 przez 100 może, że 1 przez 100 może zmieniać piętra od 1, 2, 3, 4, 5, może również przyjmować piętra w piwnicy, czyli od minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. A minus 0 to jak gdyby jest bez sensu. W tym momencie dobrze by było, żeby to było minus 0 i plus 0. Różnica, ale nie ma różnicy między minus 0 a plus 0, więc w związku z tym minus 1 to będzie piętro, pozycja pierwsza na w piwnicy. Poziom pierwszy w piwnicy. Niestety nie ma tu symetrii, ale jak gdyby licznik jest ważniejszy od mianownika. W związku z tym może coś być w liczniku i nie być ułamkiem. W związku z tym musi być możliwość zamiany liczby w liczniku na ułamek, mimo że mianownika nie ma, albo mianownik jest 1, albo 0 nie może być, bo nie ma dzielenia przez 0. Natomiast mianownik może być 1, a w liczniku może być 100 i w tym momencie 100, może to być 100, albo może być to być 1 setna. 1 setna przez 1 to też jest 1 setna. I w związku z tym inaczej się będzie zachowywać, bo jeżeli jest 1 setna przez 1, no to równie dobrze może być to 1 setna przez 1 przez 1. A więc w związku z tym 1 setna może się znajdować na pierwszym piętrze. Na pierwszym piętrze ułamka i dopiero reszta czynników albo będą dodawane, albo mnożone, albo w nawiasy będą brane, więc w związku z tym pierwiastkowane również. Więc w związku z tym teraz już to jest pełen obraz tych możliwości pozycji w równaniu. Dziękuję.